Miasto rezygnuje z minimalnej opłaty. Złotówka za 20 minut parkowania w tzw. strefie pierwszej, czyli w ścisłym centrum Wałbrzycha. Jak tłumaczy prezydent miasta, nie chodzi o wyciśnięcie z parkingu większych zysków, a uporządkowanie organizacji ruchu, a nawet zachętę do rezygnacji z podróży samochodem. Teoretycznie ceny się nie zmieniają, ponieważ nadal opłata za godzinę postoju w strefie pierwszej wynosić będzie 3 zł. Nie będzie natomiast możliwości zaparkowania na krótką chwilę i zapłaty złotówki za 20 minut. W mieście powstały strefy o różnym naliczaniu. Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby akurat szczególnie jeden obszar był traktowany inaczej. Pamiętajmy, że te wpływy z opłat parkingowych służą utrzymaniu tych miejsc parkingowych. Wprowadzając minimalną opłatę, liczono, że będzie większa rotacja pojazdów, zwłaszcza wśród kierowców, którzy faktycznie potrzebują zaparkować tylko na kilka minut. Pojawiają się jednak głosy, że wiele osób nadużywa tej możliwości, kupując bilet na 20 minut i stojąc dłużej, liczą na to, że uda się w międzyczasie uniknąć kontroli. Radni z Prawa i Sprawiedliwości zarzucali natomiast, że w ten sposób miasto chce wzbogacić się kosztem mieszkańców. W mojej ocenie bardziej chodzi o podniesienie opłat, prawda, w stosunku do, jeżeli chodzi o osoby, które parkują w krótszym okresie czasu tutaj w Śródmieściu. Powszechny w Polsce i w Europie wzrost cen parkingowych nie służy temu, żeby zbierać więcej opłat przede wszystkim, ale służy temu, żeby zachęcić ludzi do korzystania, mieszkańców z transportu publicznego, który jest, rozwija się i pewnie będzie coraz lepszy. Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta wyliczył, że po zlikwidowaniu stawki 1 zł za 20 minut wpływy do budżetu zwiększą się około 100 tysięcy złotych. Rada Miejska przyjęła uchwałę 15 głosami za i przy 3 głosach sprzeciwu.